Zanim przejdziemy do właściwego wypełniania wniosku, chciałbym Państwu pokazać, gdzie można znaleźć informacje na ten temat. Przede wszystkim, szukając instrukcje o wodzie i o tym, jak się w systemie orientować i jak składać wniosek o dofinansowanie, pomocna będzie strona instrukcje.cst2022.gov.pl. To jest strona internetowa stworzona przez zarządcę systemu CST i znajdą tutaj Państwo informacje dotyczące tych systemów. Będzie Państwa interesować przede wszystkim system WOT. No i tutaj wybieramy sobie, jako wnioskodawca wybieramy opcję wnioskodawca i następnie wybieramy opcję, która nas interesuje, czyli na przykład pierwsze kroki w aplikacji. To jest opcja, która dotyczy rejestracji w aplikacji, tworzenia konta, tworzenia organizacji i tak dalej. Następnie jest tutaj opcja dotycząca wyszukiwania naboru i tworzenia wniosku. I również znajdziemy tu informacje o wypełnianiu, przesyłaniu i poprawie wniosku o dofinansowanie. Poza tą stroną można znaleźć informacje także w instrukcjach stworzonych przez nasz program. Instrukcje te znajdują się na naszej stronie internetowej plsk.eu w zakładce Program 2021-2027. Następnie klikamy na opcję Nabory i wybieramy właściwy nabór. Powiedzmy, na tym szkoleniu wybierzemy sobie nabór dotyczący klimatu, czyli priorytetu numer jeden. Na samym dole strony dotyczącej naboru mamy dokumenty obowiązujące dla naboru. Między innymi znajdziemy tu także instrukcję dotyczącą systemu CST oraz instrukcję dotyczącą już konkretnie WODA i mianowicie jak złożyć wniosek o dofinansowanie. Czyli strona, o której mówiłem poprzednio oraz te dwa dokumenty będą taką skarbnicą wiedzy, moglibyśmy powiedzieć, dla Państwa, która będzie pomocna przy składaniu wniosku o dofinansowanie.